Co ty robisz? Zabijam potwory. Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mnie jest Mucek i witam was w Wiedźmicze Dziki Gon. Moi drodzy, rozpoczynamy. Władca Unvik. Szukamy Hjalmara. Ostatnio rozmawialiśmy ze dawnym Jarlem, który teraz jest zwykłym wrzutkiem. Dobra, ale musimy znaleźć obozowisko Hjalmara i musimy jeszcze znaleźć ślady, ruiny Ulmskar. Ale najpierw te ślady zobaczyłbym, wiecie? Najpierw zobaczył to obozowisko i zobaczył, czy tam rzeczywiście jest gdzieś Hjalmar, ale były Jarl powiedział nam, że on jest w pobliżu Latarni Morskiej. Ale zobaczmy to obozowisko. Hjalmara. Zostali zaatakowani. Tyle ran. Musiał długo walczyć. Złamany kręgosłup jakby spadł z dużej wysokości. Ciekawe. Dwie osoby. Nie trzymały się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. Ciekawe. Dobra, zobaczmy. Pójdźmy za śladami, pewnie trafimy do tego. Miejsca. Oho. Wskoczył prosto do leża Neckera i go załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. Dobra, ale jeszcze dalej coś mamy. Kolejne ślady. Dobra, pobiegniemy. Będzie trochę szybciej. No, ślady nas prowadzą dalej w tym samym kierunku, więc nie ma problemu. Chociaż tutaj już musimy... A nie, chociaż tutaj widzę, że... Ale jakieś ognisko. Żeby pozbierać strzały. No dobra. Tu? Neckery spowolniły pościg. Ale Neckery załatwili. Te dwie osoby. No, zaraz zobaczymy. Puszczona wieś. Strzały. Ciekawe, czemu łucznik tak bardzo chciał go zamordować. No, zobaczmy. Tu coś mamy, zaraz sobie to zabiorę. Trochę to tam. Nic wielkiego. Ale tu mamy dalej ślady. Tu zarobił pierwszą strzałę. Ale uciekał dalej. Szedł dalej. Już się zataczał. Wszystko wiem. Wejdę tam. Kolejne ślady. Na pewno daleko nie zaszedł. Dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj. Oho. Tu znowu dostał. Tym razem celnie. A gdzie się podział łucznik? To pewnie jeden z ludzi Hjalmara. A gdzie się podział łucznik? Trole. Zaciągnęły go do jaskini. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Łucznik też był ranny. Trole mogę załatwić, bo mi potrzebne właśnie do eliksiru, więc mogę je załatwić. Oho. No, troll to będzie ogr, czyli ogrowate. Czyli muszę olej przeciw ogrom wziąć. Mam wyśmienity olej? W ogóle mam, no muszę mieć olej. Jest ulepszony na razie. Weźmiemy jakieś jeszcze. Niech będzie ten odwar. Śnisz chyba, kolego. Teraz mogę nawet na dwa odwary iść, wiecie? Zauważyłem. Ojej!
To już koło mnie. Odejdź, grubasie. Jeszcze użyjemy gromu. Zjem sobie rybkę, bo się wrypałem bardzo, bardzo nieładnie. O, ty kamienie mnie trafił. Nie, ludzie, z czym dla ludzi. Ale twarde to są te trolle. Chodź niżej, kolego. Pawień. No, ale dałem się trafić jak melepeta. No, ale wyżej, Geralt, wyżej. Wiecie, skurwiel kamieniami rzucał. Dobra, w tył go. Dobra, krwawienie go dobiło. Użyję sobie jaskółki, mam wyśmienitą teraz w sumie. Ale dobra, na razie. Skóra trolla i esencja potwora. Ale ja chciałem wątrobę. Bardziej niż te. Czyli na razie... połów nieudany. Zobaczmy tu. Zobaczmy tam. Albo nie, zobaczmy najpierw tam. No tam nie prowadzi, więc idę tam. Ślady krwi, coraz więcej ich. Tu gdzieś musi być. Tam jest wyjście. Ale ja wyjścia z jaskini nie szukam jeszcze. No tutaj jest, nie ma wyjścia. Dobra, to pójdziemy tam. Bo tam jest wyjście z tej jaskini najwidoczniej. A, bo ja mam zaznaczone, dobra, jestem idiotą, bo ja mam zaznaczone teraz ten. No poczekajcie, to muszę sobie odznaczyć. O, i teraz będzie porządnie mnie prowadzić. No tam jest wyjście z tej jaskini. No jednak prowadzi mnie tutaj. Coś się tam gotuje. No jednak dobrze szedłem wcześniej. Kurde. Chciałem, że to jest wyjście. No dobra, zobaczmy. 5. W razie W. I idziemy. O kurna. Gotujecie sobie? Ano, gotujemy, bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygląda od mrchyfa. W zagadki. I to trudne. Nie jestem w nastroju do dyskusji. Ta trochę ich więcej będzie, co? Nie mam się zamiaru z nimi bawić, ciubabkę. Oj, ale dostałem. Dobra, jaskółka. Zapraszam do tańca. Tu są dwa trolle, tylko więc nie mam problemu. A ty nie idź! O, trzy są! A jednak. O kurwa! O nie! Nie, 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 no, no, no. Spierdalam! Nara. To był Mucek i Wiedźmin 3. Już kończymy odcinek, bo dostałem zmieciony. Gdzie, pysiu? Chciałeś mnie walnąć.
Nie zdążysz. Dobra, ale dałem się złapać w ruki, jeszcze trzy mnie zszarżowały. Ale jakimś cudem przeżyłem, więc... No gdzie? No pysiu, no. O! Queen się skończyło. No przed chwilą jeszcze Queen miałem założone, a... Nie! Nie, no ja pozwolę, żeby mnie jeden troll rozwali. Dobra, jeszcze jedną jaskółkę użyję. Bo strzela trollami na tym poziomie to nie jest tak łatwo. Też jest prosto, tylko ja się pierdolę z tą walką jak... Dobra. No, Rubin. Ciekawe. I co miałeś? Ugotował się. Serio? Kurwa mać. Poczekajcie, zaraz... Czekajcie, muszę zobaczyć. Wczytam stan gry, bo spierdoliłem. Więc wracamy za chwilę. Dobra, moi drodzy, wracamy. Mam nadzieję, że mu pomogę. Jest. Możesz iść. Tak. Dam sobie radę. Dał się. Chodźmy stąd. Udało się. Myślałem, że się nie uda. Cholera. Bo wcześniej odszedłem za daleko i się ugotował, kurna. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Szukam Hjalmara. Hjalmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa. On i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? Opowiedz mi o waszej wyprawie. Zaczęło się jak w najlepszych pieśniach, od porządnego sztormu. Żagle targało jak kawałkiem szmaty. Potem, kiedy już widzieliśmy brzeg, opadły nas syreny, jakby tylko czekały. Ale pewnie wyszlibyśmy z tego jakoś, gdyby nie Sternik. Sternik popełnił błąd? Raczej jego matka, wydając go na świat. Głupiec nasłuchał się bajań, napchał do uszu wosku i nie słyszał naszych ostrzeżeń. No i wpakował nas prosto na skały. Kilku zginęło. Rannych musieliśmy ciągnąć na noszach. A syreny ciągle nie odpuszczały. Hjalmar dołu wróg, ale podeszliśmy za blisko zbocza i runęła na nas lawina. Rzeczywiście mieliście pecha. I co było potem? Dotarliśmy do tego szaleńca z okrętu i w końcu rozbiliśmy obóz przy wieży strażniczej. I wyglądało na to, że na chwilę wszystko się uspokoiło. Krach przysłał mnie po Hjalmara. Na Ard Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Ancraid. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje? Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona... Ona jest przecież... Jest nieodrodną córką Kracha. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony. Zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła? I kto był z nią? Na Spikerok. Sama. Sama? Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Tak, wróciła. Poza tym udało jej się osiągnąć to, co zamierzała. Dzięki Bogom. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny, i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim.
Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. Szalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co, udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drani narobił takiego wrzasku, że ściągnął trolle. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznałeś, że już czas i jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. No raz już się ugotowałeś. Chciał szukać giganta? Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Wigi Pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. To mi wystarczy, bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpałkę. Dobrze, ruszajmy. Poczekaj. Bo to cię prawda, że cię uratowałem, ale jeszcze chcę zabrać te... Kurwa, kolejny troll. Skąd on tu się kurde wziął? Jednego już zajebałem. Kolejny się pojawił. Co za buty. No dobra, nieważne. Nara go sobie poubijemy i... Wiecie co chcę? Chcę zabrać te trofea z tych troli tam. Rubiny by się przydały. Oj, oj. Szlak by to trafił. Dobra, zginie. Dzięki Floran. Esencja potwora i skóra trolla. Dobra, chodź za mną. Follow me, Mefiel. Smażone mięsko. A tu gdzieś było, nie? Tu. Już chyba tam nie wejdę, a jednak. Mam nadzieję, że jeszcze te trofea tu leżą z nich. Leżą, dobrze. Dobrze, bo jak podeszliśmy dalej tam wcześniej, to się ugotowało. Zaraz mu pomoc, to ja szukałem skarbów, kurde. Ciekawe, co tu jest. No on nie zginął, tylko będzie obora. O, chyba go jakiś go... POTWÓR GONIŁ! Świetnie, teraz musiało być syreny. No dobra, zapraszam. To są harpie na syreny. Dobra. Okej, okay, cool. Jeszcze? Jeszcze jedna. O, trafisz. A, trafił Geralt. Nieźle. Niezły aiming, Geralt. Dobra. Nie, harpy nic wielkiego. Dobra, idę stąd. Ty się zakręcił. Dobra, chodźmy stąd. Mam nadzieję, że nie jesteś taki wolny, gdy gonisz Geralta. Jak coś to zginie najwyżej. Wow. No też jest troll, chować go.
I co? Na go w dupę. O kurwa! No i chuj. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Szlak by to trafił. Się zabawiłem, kurde, w skakanie. No nie wejdę już. Kurda mać, no świetnie, no po prostu ekstra. Garać się buguje. Ten go bije tam, a ja tam już nie wejdę. Muszę zejść, poczekajcie. Ktoś bokiem. Ja się tak pytam, moi drodzy, kto tego trolla tu postawił? Co Redom do głowy strzeliło, żeby postawić go na straju przepaści, no? Już Geralt tu nie kontaktuje ze mną, kurde, mam nadzieję, że trochę te ruchy poprawią w tym patchu, bo mają tutaj z ruchami Geralta poprawić. Jeszcze tego patcha nie ma, chociaż się już... Czekam na niego długo. Chociaż pewnie jak już wy zobaczycie to nagranie, to pewnie ten patch będzie. Bo ja nagrywam do przodu, ale... No i znowu spadnie. No dobra, myślałem. To jest szczelnie myty, znowu spadnie. Jak spadnie znowu, to ja się walnę w łeb po prostu. No do przodu, do niego lecisz, nie raz, dobrze. Co ty Geralt robisz? W ogóle mnie nie słucha. On w ogóle robi z siebie idiotę. Dobra, pawienie go zabił. Oj Boże. Dobra, idziemy tędy. Tutaj tak jest to samo wejście, tylko od dupy strony. Dobra, wychodzimy z tej jaskini, bo już mam tu za dużo wrażeń związanych z tą jaskinią. Już mam jej serdecznie dosyć. Aha, jeszcze jeden! No świetnie! Widzę, że te trolle mnie uwielbiają. Jak ty kurde odbiłeś ten cios? Przecież... Atakowałeś mnie. No trzeba skuki użyć i zaraz się zmedytować, żeby... No 900 z tych obrażeń silnych to całkiem nieźle. Krwawienie go dobije. Dobra, sobie uleczę się jaskółką, bo to nie ma co. No bo z dekoktem mogłem też to zrobić. Dobra, nieważne, wychodzi za F5 i wychodzimy z... No to jest inna droga. Teraz wychodzimy górami. Dobra, wszystko jedno, ważne, żebyśmy stąd wyszli w końcu. Teraz idziemy... tu. A ten pewnie gdzieś daleko jest, ja sobie z medytacji teraz. Mam nadzieję, że on nie zginie gdzieś tam po drodze. No, jest koło mnie, bardzo dobrze. Dobra, idziemy. Teraz już z buta i spokojnie, bo kurde. Machanie się z tymi trollami to naprawdę rzecz, której nie życzę nikomu. Teraz najpierw konia. On i tak do nas dojdzie tam. Ja wolę się szybciej przenieść.
Urmskar, wieś Urmskar, dobra. A tu walka była. Ślady bitwy. Gigant ich ścigał. Uciekali w stronę jaskiń. No dobra, zobaczmy. Ciekawe, czy przeżyli w ogóle. Jeden z nich się potknął, ale pozbierał się, zanim gigant go dopadł. I to mnie prowadzi tutaj. A misja jest, widzicie, bardzo fazowa, bo najpierw szukaliśmy jednego, teraz szukamy drugiego. Szedł chyba na górę. Muszę znaleźć inną drogę. O tutaj. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Ślady krwi prowadzą do jaskini. Tak, po śladach krwi, to pewnie będą nakery. I inne jakieś bestie. Dobra, jeszcze jakiś odwar zrobiłbym. Większa krytyczne obrażenia. Uwaga przedmiotów, punkty adrenaliny. No to jest fajne. Możemy to użyć. Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. Ha, syreny. Nie, harpie. Dobra, ja bym zrobił zapis. Ach, jebać to. Jupi! I pójdziesz. Ciekawe, czy też skoczy. Mój towarzysz. No weź, wyciągnij miecz, Geralt, co pięściami. Jakoś tam nie byś się rozwalił, ale. Też chyba skoczył. A, nie wiem w sumie. Dobra. A nie, on jakoś zszedł jakimś dziwnym sposobem, ale zszedł. Dobra, musimy iść tam. My szukamy Hjalmara dalej. Oho. No, Geralt, byś coś powiedział na ten temat. A jebś. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Hjalmar stracił tu sporo ludzi. Arvidun Tordaroch. Tak się upierał, żeby z nami płynąć. O, jakieś drzewo. Strop tunelu się zapadł. Dobra, zapraszam panie Harpie do bitwy. O ty kurde, dziadówo ty. Tylko Geralt, pamiętaj, nie spadnij, bo to jest też ważna kwestia. Dobra, tu nic chyba nie ma. Może nas stąd iść. Dobrze. Cieszę się niezmiernie. Dobra, idziemy na górę. Chyba. Tak, tutaj zabina. Nie, Geralt, porwaliło ci się.
pakowali w nią pół kołczana. Geralt nawet kurde strzały. No, trochę rzeczy. No dobrze. No, pożeracze. Potrzebuję was. Dobra, wybuchaj. Mam nadzieję, że będę miał składnik do... No, krew pożeracza mi była gdzieś potrzebna. Zobaczmy, gdzieś mi była krew potrzebna, nie? Pamiętacie, że gdzieś potrzebna była krew? Bo to... Jeśli pamiętam, to do puszczyka. Jest puszczyk. Puszczyk tu, a ulepszony puszczyk. Nie, tu jad krało pająka. Tu gdzieś idzie było. Coś innego. Może jakiegoś oleju. Właśnie, do oleju chyba. Do oleju, ale to nie, to było oko potrzebne. Tutaj jest wątroba trola jaskiniowego. Tego nie mam. Gniazd wisielców, to potrzebna zielona. Leśni, to właśnie, reliktą potrzebne było, dobra. To wiemy. Tu coś jest jeszcze. Wyśmienity olej przeciwogrowatym, ale to ja już miałem. A nie, chyba nie miałem wyśmienitego oleju przeciwogrowatym. Zobaczmy. No i tak mi potrzebna wątroba trola jest healing. Slipa. Dobra. Bez wyjścia. Ocie chuj. Chyba leży ogra, co? O bogowie. Ze 20. Ale Hjalmara tu nie ma. Okej. Chcieli zabić, kurde. Poświęcił dobrych ludzi. Hjalmar. Odejdź, panie. Pożeracze są. Ale w innym pomieszczeniu. No widzę, że on nieśmiertelny jest. O, cię chuj! No mi zajebało. A sobie oleju użyję, wiecie? Jest olej przeciw trupojadom. Dobra. Może jest dekoktu. Dobra. Ale mi zajebali, no. Cie chuj. Dobra, full HP mamy. Ale mi walnęły te kurde dziadeki, no.
Dużo starych tropów. Gigant musiał tędy często chodzić. Ślady pewnie Hjalmara. No dobra. To są ślady... Ale ja idę, chcę mi za Hjalmarem, bo Hjalmar mnie najbardziej interesuje. No dobra, teraz skończymy odcinek, tylko jeszcze zobaczmy dalej, czy znajdę tego Hjalmara cholernika jednego, no. Jest. Podziewałeś. Ceres popłynęła na Speaker Rock. Sama! A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta. Ceres... się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować. Czekaj! Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivii. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Znasz mnie? Bardowie śpiewają u nas pieśni o tobie. No i ojciec mi opowiadał o twoich przygodach, kiedy byłem mały. Mówił, nie tylko wiedźmini zostają bohaterami, a dla chłopaka ze Skellige słona bryza i zimna woda to najlepsze eliksiry. Czyli ta pieśń o wiedźminie i czarodziejce to o tobie, Geralt? Cóż... Gdzie reszta twojej drużyny? Musieliśmy się przebić przez gniazdo syren, żeby tu dotrzeć. Po walce nad jeziorem została nas tylko garstka. A teraz trzech. Leif nieźle oberwał, trzeba go będzie opatrzyć. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje, znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Idziesz ze mną? Głupie pytanie. Geralt, dołącz do nas. Dobra, moi drodzy, znaleźliśmy Hjalmara i to jest dobry moment, żebyśmy sobie zakończyli na razie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. To oczywiście Mucek Wiedźmiczy, Dziki Gon. Zapraszam was na następny odcinek. Będziemy bili giganta, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia.